A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od 17 do 18 wersetu. Wielu ludzi najbardziej nie znosi chwil, w których nic się nie dzieje. To dlatego żyją na wysokich obrotach. Za wszelką cenę szukają nowych wrażeń, biorą udział w różnych wydarzeniach, bez chwili wytchnienia. Z czasem staje się jasne, że robią to wszystko, aby nie pozostawić sobie samym ani odrobiny czasu na refleksję nad stanem własnego sumienia i zastanowienie się nad samym sobą. Takie życie prowadził także młody człowiek przedstawiony nam w Ewangelii Łukasza 15 rozdziału. Opuścił on dom, zabierając przypadający nań udział w majątku ojca, aby potem skorzystać z niego, korzystać do woli ze wszelkich nadarzających się przyjemności. Przyszła jednak chwila, że pieniądze się skończyły. Był wtedy tak ubogi, że nie było go stać na najmarniejsze pożywienie. Nawet na to, co jadły świnie, które pasł. Samotność, której wówczas zaznał, sprawiła, że otrzeźwiał i spostrzegł swój nędzny upadek. Gdy próżny zgiełk tego świata uciszył się, usłyszał głos swego sumienia. Wejrzał w siebie, jak jest napisane, by zastanowić się nad swoim życiem. Czy to już wszystko? Czy właśnie to chciałem osiągnąć? Gdy się to stało, człowiek ten nie zaczął narzekać, że pech i ślepy los pokrzyżował wszystkie jego plany, że zaczął w to wszystko popadać z czyjejś winy. Nie zaczął tak myśleć. Nie zaczął również użalać się nad sobą, lecz uznał prawdę o sobie samym. Ale najważniejsze, że wspomniał wtedy ciepło ojcowskiego domu i zdecydował się, aby powrócić. Właśnie taką drogę powinien przejść każdy człowiek, każdy, kto rozpozna swój prawdziwy, nędzny stan, winien zawrócić do Boga. Zatrzymanie się w szalonym pędzie życia oraz uświadomienie sobie swego prawdziwego położenia to pierwsze kroki na drodze do nawrócenia. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. W miejsce Chrystusa proszę Ciebie, pojednaj się z Bogiem. On tego Chrystusa Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my mogli w Nim stać się sprawiedliwością Boga. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu.